Psygarnij psie serducho. To hasło tegorocznej akcji. Schronisko zaprasza w niedzielę w godzinach od 9 do 17. Tradycyjnie już od wielu lat organizujemy, wcześniej były dni otwarte, w tej chwili jest to dzień adopcji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych adopcją, ale nie tylko. Zapraszamy też mieszkańców, którzy chcą po prostu nas odwiedzić, przespacerować po schronisku, zobaczyć, jakie zmiany nastąpiły. W dniu 30 między 9 a 17. Na nowy dom czeka 250 podopiecznych. Psy i koty są przebadane z aktualnymi szczepieniami, wykastrowane i zaczipowane. W tym dniu na adopcję czeka ponad 250 podopiecznych naszego schroniska. Proszę pamiętać, że nasi podopieczni są z pełnymi pakietami szczepień, są odchroni, są odrobaczeni. Tak. Dla osób, które też tego dnia nie chcą podejmować decyzji adopcji, warto też przyjść, aby się dowiedzieć. Tutaj będą na miejscu lekarze, pracownicy też będą doradzać, jak przygotować siebie, nasz dom, tak, na przyjęcie nowego podopiecznego. I taka wiedza może się też przydać w przyszłości. Schronisko akcje takie jak ta organizuje z myślą o adopcjach zwierząt. Nim jednak podejmiemy decyzję o zabraniu do domu kota czy psa, powinniśmy to dobrze przemyśleć. Adopcja to zobowiązanie na wiele lat. Biorąc szczeniaka, tak naprawdę wprowadzamy zmiany i tutaj dużo nowych obowiązków w swoje życie przez kolejne kilkanaście lat. I tutaj takim świetnym porównaniem jest to, że kiedy mówimy przysłowiowo, że chcemy szczeniaka dla dziecka, musimy mieć świadomość, że tak naprawdę dla dziecka to może tylko i wyłącznie być w nazwie, ponieważ adopcji dokonuje osoba dorosła i to ona bierze odpowiedzialność za swojego pupila. To też trzeba pamiętać, ile w życiu tego naszego dziecka się zmieni. Tak? Bierzemy wtedy psiaka w wieku przedszkolnym naszego dziecka, a tak naprawdę będzie on nam towarzyszył co najmniej do etapu studiów. Więc bardzo, bardzo wiele zmian w naszym życiu z tego tytułu zajdzie i też musimy być na to gotowi. Na pewno adopcja i kontakt codzienny z zwierzęciem to jest bardzo, bardzo dużo pozytywnych emocji z tym związanych, aczkolwiek pewne niedogodności z tego tytułu też istnieją, ponieważ poza tym mizianiem codziennym, tak, mamy przede wszystkim spacery. Bez względu na porę roku, pogodę, to zwierzę na spacer wyjść musi. No wiadomo, nie mówimy tutaj o kotach, ale nie zmienia to faktu. Musimy je nakarmić, musimy pamiętać o wizytach u weterynarza, musimy po nim posprzątać, tak? I tutaj przypominam, że nie tylko w domu, ale to też obowiązuje na terenie tutaj terenów zielonych, gdzie spacerujemy z naszymi pupilami. Więc mówię, trzeba to wyważyć. Trzeba też się zastanowić, gdzie ten pupil trafi w momencie, kiedy będziemy jechali na wakacje. Na szczęście coraz więcej tutaj miejsc jest takich, gdzie tego pupila można zabrać, ale nie zawsze jest taka możliwość, więc musimy się zastanowić, czy mamy kogoś ze znajomych lub członków rodziny, którzy na ten czas urlopowy, wakacyjny się naszym pupilem zajmą. Jeżeli nie, trzeba też rozejrzeć się może za ofertą jakiegoś hotelu, których na szczęście jest coraz więcej, też taki istnieje w schronisku. Aczkolwiek no często jest tak, że z racji zainteresowania, ponieważ dużo wcześniej są rezerwowane terminy, nie możemy też takiego miejsca nie znaleźć i musimy sobie wypracować alternatywę. 30 czerwca psy i koty będzie można adoptować za przysłowiową złotówkę. Adopcja w inne dni to koszt około 50 zł.